Cześć, witajcie na moim kanale Zapomniane Polskie Piosenki. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście drugi odcinek poświęcony zespołowi Klan. Okazało się, że jest wśród Was bardzo duża grupa osób, która zespół Klan oczywiście znała. Jesteście fanami Marka Łaszewskiego i jego twórczości. Byli wśród Was również tacy, którzy napisali, że nigdy nie słyszeli tej muzyki i bardzo im się spodobała, więc cieszę się ogromnie. A dzisiaj chciałabym poświęcić odcinek nie jednemu artyście, nawet nie jednemu zespołowi, a 435 artystom, którzy wystąpili podczas trwającego 5 dni 15 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1977 roku. Dlaczego 15 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu? Dlaczego właśnie 1977 rok? Otóż ten festiwal był bardzo przełomowy pod wieloma względami. Po raz pierwszy jego organizacją zajął się Komitet do Spraw Radia i Telewizji. Co za tym szło, nie były to już składanki piosenek. To było 5 wielkich widowisk muzycznych. Każde z widowisk miało swojego reżysera, osobny scenariusz, oczywiście wspaniałą scenografię. To było naprawdę zrobione z wielkim rozmachem. Innowacją było również to, że wszystkie 5 koncertów Telewizja Polska transmitowała na żywo. Oraz po raz pierwszy piosenki konkursowe oceniano jawnie. Ja chciałabym dzisiaj pokazać Wam, jak wiele fantastycznych piosenek, przebojów pojawiło się po raz pierwszy właśnie w tej edycji festiwalu w Opolu, ale także chciałabym przypomnieć Wam oczywiście te nieco zapomniane utwory, które mają wielką wartość, były wykonywane przez bardzo zdolnych artystów. Nie jest łatwo jednak na nie trafić, ponieważ koncert debiutów, na którym będę się skupiać, był zarejestrowany w Teatrze Kochanowskiego i nie jest łatwo dzisiaj odnaleźć jakiekolwiek nagranie wideo. Na szczęście mamy pewną płytę, którą Polskie Nagrania zdecydowały się wydać. Jest to ten album Opole 77. Jest to płyta poświęcona wyłącznie koncertowi debiutów. Mamy tutaj tylko debiutantów i ich utwory. Dzięki tej płycie cały czas możemy sięgnąć do artystów koncertu debiutów, którzy może dzisiaj nieco zapomniani, moim zdaniem zapisali się naprawdę w bardzo ciekawy sposób na tym właśnie albumie. Ale zanim przejdziemy do koncertu debiutów, chciałabym Wam pokazać chociaż trochę magii, która działa się na tej edycji festiwalu w Opolu, w koncertach Mikrofon i Ekran, Pastele oraz Nastroje nas troje. Pięć dni, pięć wielkich widowisk muzycznych. 21 czerwca odbyły się debiuty. Koncert został zarejestrowany i wydany na płycie, ale o tym wydarzeniu opowiem Wam nieco później. Kolejnego dnia odbył się koncert Pastele, w którym wzięły udział gwiazdy, m.in. Grażyna Łobaszewska, Halina Frąckowek i zespół SBB, co za ciekawe połączenie. Krystyna Prońko. Pewna panna z miasta Łodzi ma do świata żal. Chce, by chłopak za nią chodził przez 20 lat. Ryla Rodowicz czy Andrzej Rosiewicz. Kundia to pułapka, stara mu kołapka, ciężka od mógł. Kolejny koncert gwiazd, no i fantastyczne utwory. Niektóre z nich stały się legendarne, jak na przykład Gdybyś Grażyny Łobaszewskiej, która kolejnego dnia wystąpiła w Amfiteatrze Opolskim. Znowu zmierz, i znowu świt, więc gdybyś innym ptakiem był, to jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic. Pozostań tym, kim.
Na tym koncercie zabrzmiała również odważna kompozycja Zbigniewa Namysłowskiego do słów Wojciecha Młynarskiego „Kocham się w poecie”. Tak naprawdę melodia mogłaby równie dobrze zostać zagrana na saksofonie jako jazzowe solo i ten arcytrudny utwór wykonała Lucja Prus. Otrzymała zresztą za to wykonanie nagrodę. Kocham się w poecie, władzę jego skroń, bądź dla niego dobry świecie. Ochroń, bądź dla niego dobry świecie, kochaj go jak ja. Na tym samym koncercie Urszula Sipińska wykonała piosenkę „Śpiewam i gram”. Płonie dnia, tam chcę być, ile dam. Czwartego dnia odbył się jeden z najbardziej kultowych już koncertów opolskich – Nastroje, nas troje. Reżyserowany przez Tomasza Dębińskiego, kierowany muzycznie przez Andrzeja Trzaskowskiego, a prowadzony przez trójkę genialnych autorów – Agnieszkę Osiecką, Wojciecha Młynarskiego i Jonasza Kowtę. Nastroje, czyli wieczór, co się skłał, z tekstów, które się na ogół zna. Pisali je Agnieszka, czyli ja, pan Jonaszka, Wojciech M, teraz Adrem. Stary, wiem. Nastroje trojas, show z potrójnym dnem. Ten koncert uznawany jest za jeden z najlepszych w całej historii festiwalu. Wybitni autorzy więc i wybitne piosenki oraz wybitni artyści je wykonujący, a wszystko to w atmosferze swobodnego spotkania. Artyści siedzieli przy wielkim stole na scenie, a niektórzy wykonawcy nawet nie wstawali od niego, by zaśpiewać. Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do takiej luźnej atmosfery mogącej panować na scenie, ale jak na tamte czasy, no, taka swobodna formuła była odważna i wcześniej niespotykana. Finałowym koncertem był mikrofon i ekran. I w koncercie tym na jednej scenie wystąpiły gwiazdy polskiej estrady oraz laureaci debiutów. Niektóre nagrania debiutantów z płyty Opole 77 to jedyny ślad po ich występach. Tak jest na przykład w przypadku zespołu Awans i piosenki „Trudno żyć wspomnieniem”. Zespół ten nie został nagrodzony, więc nie znalazł się w koncercie mikrofon i ekran, dlatego nie możemy ich zobaczyć, ale możemy ich posłuchać, ponieważ jedyną pamiątką po tym zespole i opolskim występie jest właśnie na szczęście to nagranie na żywo z koncertu debiutów. Na winyl. Trudno żyć wspomnieniem szczęścia straconego, trudniej wstrzymać drżenie serca szalonego. I już nikt nie zastąpi ciebie, nie da mi tego, co ty dałaś. Nikt już mnie nie pokocha tak jak ty. Debiuty wygrała Renata Danel, śpiewając autorską piosenkę „Nim przyjdzie jesień”. Jeśli chcesz, to proszę go weź, wszystko dziś dla ciebie mam, więc proszę nie. Laureatką drugiej nagrody była Bożena Szczepańska, która zaśpiewała utwór „Czułość”. Dla ciebie czuła, jak dla pszczół, cierpki zapach kwiatu. Jestem dla ciebie dobra, jak dla zmęczonych skrzydeł ptaków rozkwiana gałąź. I teraz przyszedł czas na piosenkę, której chcę poświęcić najwięcej uwagi. Dzisiejsza zapomniana polska piosenka to mój ulubiony symbol tamtego Opola.
Usłyszany przeze mnie po raz pierwszy na tej płycie winylowej z utworami z debiutu w 77 utwór Porusz ziemię, porusz słońce od razu zwrócił moją uwagę. Później dotarłam do nagrania wideo z koncertu Mikrofon i ekran. No i stałam się fanką zespołu Vis-a-Vis, który otrzymał trzecią nagrodę w konkursie debiutów. Laureatka drugiej nagrody, Bożena Szczepańska, oprócz występu solo, brała udział w konkursie również jako jedna z wokalistek zespołu Vis-a-Vis. Myślę, że dzisiejszy regulamin Opola mógłby na to nie pozwolić. Fajnie, że wówczas nikomu takie podwójne wystąpienie nie przeszkadzało, a wręcz okazało się, że warte jest dwóch nagród. Dziewczyny z Vis-a-Vis zaśpiewały piosenkę, która zaskakuje urozmaiconą formą i odważną aranżacją sięgającą do wpływów big bandowego grania muzyki jazzowej. Kwartet wokalny Vis-a-Vis zupełnie swobodnie śpiewa ten skomplikowany i bogaty harmonicznie aranż. Pamiętam, że zrobiło to na mnie duże wrażenie, zwłaszcza, że wokalistkom Bożenie Szczepańskiej, Jolancie Kijance, Bożenie Ćwiertni i Joannie Łanowskiej daleko było wówczas do dwudziestki. Porusz ziemię, porusz słońce i zatrzymaj na mnie wiatr. Zatrzymaj wiatr, nie zapomnę, pójdę z tobą.
Tak się składa, że mam wielkie szczęście gościć dzisiaj jedną z wokalistek śpiewających w zespole Vis-a-Vis, Bożenę Szczepańską-Zalewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to się w ogóle stało, że zespół Vis-a-Vis powstał? Ponieważ to były czasy, gdy nie mieliśmy internetu i jeżeli był organizowany jakiś nabór do zespołu, to skądś trzeba było się o tym dowiedzieć. Jak ty się dowiedziałaś, że jest taki zespół i że mogłabyś w nim śpiewać? Po pierwsze, wszystkie byłyśmy z jednego miasta, więc tu już jest łatwiej, bo wszystkie byłyśmy z Koszalina. Natomiast tak do końca nie pamiętam, jak to się stało, że akurat te cztery dziewczyny. Na pewno najpierw była Jola Topi, kiedyś Kijanka, i ja. Znałyśmy się z liceum. Potem do tego doszła Bożena Ćwiertnia, a potem doszła Joasia Ułanowska. Prawdopodobnie zespół scalił Jan Martini. Zespół wokalny, który miał ambicje śpiewać naprawdę trudne układy głosowe i dość ambitny repertuar, bo piosenka O Polska, porusz ziemię, porusz słońce ma takie konotacje w zasadzie jazzowe, jeśli chodzi o to, jak te głosy są popisane. No, można by powiedzieć, że udawałyście troszeczkę taki kwartet saksofonowy. W zespole panowała demokracja, to znaczy Janek Martini też o to dbał, że każda z nas miała solowe partie, mogła śpiewać swoje solowe piosenki. Każda z nas mogła startować w konkursach solo i w zespole. I to było bardzo dobre. No właśnie, tego świadectwem jest twój występ w debiutach solowy, a zaraz potem występ z zespołem Vis-a-Vis i dwie nagrody. Bo tak jak wspominałam wcześniej, Bożena Szczepańska-Zalewska dzisiaj otrzymała drugą nagrodę za swój solowy występ w piosence Czułość oraz trzecią nagrodę razem z zespołem Vis-a-Vis. Skąd powstał pomysł, żeby zgłosić się do Opola? Ja myślę, że do dzisiaj jest sytuacja taka, że jeżeli ktoś śpiewa, to chce zaistnieć na tak zwanej dużej scenie, wyjść poza swoje miasto, poza swój dom kultury. Więc jakby naturalną sprawą jest to, że pniemy się do różnych festiwali, po różne nagrody. Mhm. Więc w tamtych czasach wyglądało to tak, że najpierw były eliminacje, powiedzmy sobie tam miejskie, potem były powiatowe, potem były wojewódzkie i aż do Opola. Wszyscy marzyli o tym, żeby zadebiutować w Opolu. To zupełnie było naturalne i rzeczywiście pamiętam z tamtego okresu, że jak już do tego Opola się dostałyśmy, no to oprócz tego, że brałyśmy udział w koncercie debiutów, to mogłyśmy na żywo zobaczyć wszystkich polskich artystów. Co dla nas wtedy no, było czymś fenomenalnym. W ogóle trzeba powiedzieć, że wtedy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu miał troszkę inne znaczenie. To było, proszę mi wierzyć, święto polskiej piosenki. Ulice robiły się puste, wszyscy zasiadali przed telewizorami. No i tam na miejscu, mimo że oczywiście zawsze lał deszcz, było pełno ludzi, wszyscy na wszystkich koncertach byli i chcieli odebrać raz w roku jak najwięcej energii płynącej z muzyki. I to było cudowne. Ogromne wrażenie, do dziś pamiętam. Występ Krystyny Prąko. Paweł Serafiński za organami Hammonda. Krystyna Prąko, która wyszła na scenę z Jawiskiem. Ona zaśpiewała, Paweł zagrał. Na widowni zaległa cisza. Każdy ma to, co życie mu da, tani fart albo dwa, jakiś zamek ze szkła. Każdy ma, każdy ma, każdy ma. Kiedy ja siedzę w kinie, a on na tym filmie, dotyka jej usta, drze, drze. Ach, bierz co chcesz, lata bierz, diable mój, da. Wzruszona, a dwa lata później dostałam się na studia i zostałam studentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Krystyna Prąko została moją nauczycielką. Opole to dla wielu artystów przepustka do wielkiej sceny. Jak było z wami, z Vis-a-Vis? Czy po Opolu dalej koncertowałyście, nagrywałyście? Jak się potoczyły losy tego zespołu?
Tak, oczywiście miałyśmy koncerty, więc w 78 roku wróciłyśmy do Opola, śpiewałyśmy w koncercie chyba Mikrofon i Ekran. Ja też śpiewałam swoją solową piosenkę, Jaka jestem. Nocnym niebem świecąca i zielona do końca. Może wiedzą kwiaty w sadzie, może gwiazdy te na niebie. Jaka jestem, kto mi powie, bo już muszę wiedzieć. Pytają mnie ludzie, co mam im powiedzieć. Vis-a-vis towarzyszyło w koncercie debiutów wszystkim debiutantom. I to było bardzo fajne przeżycie. Do 79 dużo koncertowałyśmy. Zaraz po Opolu była właśnie trasa koncertowa Zbigniewa Wodeckiego i my jako Vis-a-vis z Filharmonią Koszalińską towarzyszyłyśmy temu fantastycznemu artyście, którego wspominam no, z ogromną sympatią i z ogromnym żalem, że go wśród nas nie ma. Śpiewanie jest twoją pasją, twoim zawodem, towarzyszy ci całe twoje życie. Masz swój jazzowy kwartet, obecnie także uczysz śpiewać. A do Opola wróciłaś w 1999 roku i w 2000. W obu tych latach wzięłaś udział w koncercie premier z super fajnymi piosenkami Lustro Szlocha i Serce Moje Serce. Polecam sobie to znaleźć. Opole gdzieś tam cały czas w twoim życiu jest obecne, nawet gdy nie śpiewasz solo na tych koncertach, ponieważ też przez lata przygotowywałaś wokalistów biorących udział w debiutach. Rzeczywiście przez 4 lata miałam tę przyjemność przygotowywania debiutantów do ich występów. Powrót do Opola za każdym razem jest czymś fantastycznym. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Poróż ziemię, poróż słońce. I zatrzymaj dla mnie wiatr. I zatrzymaj wiatr. Ja o tobie nie zapomnę. Pójdę z tobą. Całe dłonie szczęścia, odrobinkę szczęścia. Pozwól zostać mi przy sobie chociaż mało. Szczęście, rozśpiewają nam się drzewa. Poznaj tylko moje imię, od dziś jestem twoja Ewa. Za to teraz tylko razem, poprzez świat we dwoje. Będę twoim przeznaczeniem, będę szczęściem twoim. Gdybyś mnie nie umiał znaleźć, powiem ci, gdzie iść. Ewy, szukać możesz w raju, jestem twoim rajem. I na pewno będzie szczęście, rozśpiewają nam się drzewa. Poznaj tylko moje imię, od dziś jestem twoja Ewa. Poróż ziemię, poróż słońce.